Dobrze, Mikołaj, teraz twoje 5 minut. Słuchaj, pamiętam jak rozmawialiśmy przed rajdem Elmot, wróć, Świdnickim, na temat twojego pierwszego startu w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Wiem, przepraszam, że ci przerwę, ale wtedy powiedziałeś mi o takich wielkich baobabach, tak, które stoją przy drodze i czy się ich nie boję. Bo tam nie jeden już stracił życie, tak powiedziałem. Nie, słuchajcie, dlaczego, wiecie co, ja byłem bardzo ciekawy przed sezonem właśnie startu, nie tyle, znaczy z jednej strony bardzo byłem ciekawy startu Mikołaja w nowym aucie, w rajdzie tej rangi, w której on wcześniej nie jeździł, a arcy ciekawe dla mnie było to, że ja znam każdy zakręt na rajdzie Elmotu, Świdnickim. Dlatego rozmawiałem z Mikołajem, bo tam mieszkałem po prostu i znam te drogi. To, że one są powtarzane rok w rok w to samo i ta czołówka już po prostu do ulania się jeździ w kółko to samo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, tego 20 lat, to nie znaczy, że dla gościa, który siedzi tutaj po mojej prawej stronie, to było coś tak oczywistego, że on wie, że Walim może jechać czy Rościszów, czy Zagórze bez pilota, tak jak reszta, tak? No i zapytałem cię, Miko, właśnie czy... Jak się zapatrujesz na cały ten start? No bo nagle się pojawiło odcinki nie po 7, nie wiem, 4, 6, 7, 8 kilometrów, tak jak na Śląsku, tylko odcinki po 20 kilometrów, no i jechane troszeczkę innym autem, bo jechałeś do tej pory Hondą Typerem, a tutaj dostałeś Subaraka, który no jedzie, mimo że to jest NK, to jedzie, tak? No i w tam miejscami ja stawiam, że było grubo no, na wysokim biegu, tak? A tam baobaby naprawdę rosną grube. Po lewej stronie jezioro w Lubachowie i Tama i przepaść, po drugiej stronie skały, no i weź tu człowieku, bądź mądry, pisz wiersze, tak? Opowiedz mi o tym, jaki to był dla ciebie rajd, bo to był twój debiut. Jak się jechało nagle, jak się wskoczyło na głęboką wodę, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Ja chciałbym tutaj zaznaczyć taką rzecz, że to był w ramach tego tygodnia rajdowego w profesjonalnym zespole, w którym po raz pierwszy raz wystartowałem. Cofnąłem się rok wcześniej pamięcią, gdzie startowałem w Mistrzostwach Śląska, Hondą, i przeliczyłem sobie wszystkie kilometry OS-owe, które zrobiłem na rajdach Mistrzostw Śląska plus ewentualnych jakichś tam testach czy dodatkowym rajdzie Doliny Krzemionki, który jechałem, i wyszło mi, że w tamtym tygodniu rajdowym przed rajdem Świdnickim zrobiłem więcej kilometrów OS-owych niż kiedykolwiek wszędzie wcześniej w swoim życiu. Czyli przez cały sezon poprzedni w rajdach to moje doświadczenie zbierane było mniejsze niż w tym jednym tygodniu, w którym pojechałem ten rajd. I powiem wam, że to uczucie na starcie tego rajdu to był niezwykły komfort. Wydawałoby się, i rozmawialiśmy o tym z Arkiem, że stres może być bardzo duży, bo po raz pierwszy wszedłem na poziom, gdzie jestem obserwowany, tak, przez inne osoby i można coś ode mnie wymagać, bo coś dostałem po raz pierwszy też, tak? Nie jest to moja zabawa i widzi mi się. W ramach rozwoju. Natomiast to, że dostałem samochód, który był w pełni sprawny, nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczyło, że wchodziły biegi, że wspomaganie kierownicy się nie zacinało, że nie miałem wielu takich problemów, jakie mają chłopaki, nie tylko ja, ale cała reszta stawki na Mistrzostwach Śląska, gdzie jedziemy budżetowymi samochodami. Plus do tego dostałem 200 km testowych pod okiem Wojtka Huchały, nowe opony, to już nie ma stresu. To była taka moja wtedy perspektywa. Na dodatek było to bardzo fajne pod takim względem, że były dwa dni testowe, gdzie nic nie było ode mnie wymagane, mogłem powoli rozwijać swoje tempo. Potem był odcinek testowy oficjalny, który też nie musiałem jechać nie wiadomo jak szybko, a już to była jakaś tam rywalizacja, oficjalny start. Potem wieczorem był prolog, czyli taki odcinek miejski, gdzie nadal było mi bardzo łatwo, więc to dozowanie napięcia było bardzo dobre na tym rajdzie Świdnickim. Ja nie od razu wpadłem między te baobaby z prędkością 180 na godzinę, tylko miałem chwilę, żeby się do tego przyzwyczaić. No a potem ruszyliśmy do rajdu i słyszałem się po czwartym odcinku specjalnym z moim bratem, którego gdzieś tutaj widziałem. Nie wiem, czy nadal jest, czy poszedł. I on mnie tam pyta, czy się stresuje, czy nie, no bo tam idzie w sumie nie najgorzej, fajnie dojeżdżam te odcinki po kolei, z Marcinem jedziemy równo, bez żadnych kłopotów. No ja mówię, że to jest w ogóle czysta frajda. To jest to, o czym marzyłem. Sprawny samochód, nie myślę o niczym innym, tylko o jeździe, ponieważ zespół gwarantuje mi ten komfort, że wszystko jest załatwione. Ja się nie zastanawiam, czy jest laweta, która nas odbierze, czy do kiedy mamy hotel opłacony, czy zdążę się wykąpać po rajdzie, czy coś takiego. Wszystko jest załatwione. Ja się zajmuję swoimi rzeczami. I stres był absolutnie minimalny, ja nie miałem żadnego problemu, zrobiliśmy dobre zapoznania. Przed sezonem
przepracowaliśmy fajny okres, mieliśmy szkolenie z Jarkiem Baranem, pilotem Kajetana Kajetanowicza, uczyliśmy się pod okiem Wojtka. Mój pilot Sebastian Dwornik, który względnie, że tak powiem, jeszcze nie błysnął na poziomie mistrzostw Polski czy mistrzostw Europy, jest moim zdaniem bardzo mądrym człowiekiem i pilotem, który od podstaw mnie wszystkiego nauczył. I na tej bazie jak gdyby stworzyliśmy opis całej trasy i ja jechałem z wielką radością. To Subaru naprawdę w mojej skali to jest petarda wóz. Naprawdę nie mam na co narzekać. Można walczyć o super czasy i chciałbym, żeby tamten rajd się nie kończył tak naprawdę, żeby to nie było tylko 140 km, tylko żebyśmy jechali kolejne 100 czy 150, które dały mi kolejne doświadczenie. Udało się bez sytuacji podbramkowych, które były przy tak małym doświadczeniu jak moje. Chodzi o to, że załóżmy tu jest jakiś limit, 100%. I dobry kierowca będzie jechał na 180-90%, tak? Bo już ma takie wyczucie, żeby potrafić to kontrolować. Kajetan Kajetanowicz, czy w świecie będzie to, nie wiem, Sebastian Ogier, tak? A jak ja jadę bez doświadczenia, i tu niezależnie czy ja mam może szybkość, czy nie mam szybkości, to jest taka jedna wielka amplituda, że tu mi się wydaje, że będzie szybko, a jadę na 30%, a no to mówię, troszkę przyspieszę, a już jest 120% i zaraz się muszę ratować. Tak jest w wypadku młodego kierowcy w tym sporcie, w którym tak dużo trzeba przewidywać, dlatego to uważam za sukces, że na tym rajdzie potrafiłem to fajnie kontrolować i dobrze się czuć na tych OS-ach. To, co Arek powiedział, że chłopaki od lat jeżdżą ten rajd, a dla mnie był pierwszy raz. Ja miałem z tego taką zaletę, że ja jestem kierowcą, który uwielbia onboardy, więc tych onboardów jest mnóstwo, że ze Świdnicy. Więc ja wychodzę z takiego założenia, że jak ktoś w podobnym aucie przeszedł na podobnym biegu, a było też sucho, to wynika z fizyki, że ja mniej więcej też mogę znajdować się w tych przedziałach prędkości. Jakkolwiek na początku może być to dla mnie dziwne, że tu trzeba jechać tak szybko, no to wchodzi. A jak wchodzi, to znaczy, że jedziemy dalej. I ja wam to trochę anegdotycznie opowiadam, bo nie można tak jeden do jednego wszystko przyjąć w rajdach. Natomiast tak to wygląda. No i to był wspaniały rajd. Uważam, że jeden z najlepszych, który udało mi się przejechać. Było ich na razie mało, ale fajnie, bez błędów. I założenia zostały spełnione. Nie popełniłem żadnego błędu, nie próbowałem atakować. Gdzieś tam, gdzie się nie czułem, pewnie rzeczywiście straciłem, ale takie były też założenia, że nie mam ryzykować. I to było wspaniałe przeżycie być, Areczku, u Ciebie na trasach. Tak, i spotykać moich znajomych, którzy robili sobie z tobą zdjęcia. Jak to było? Poczekaj, nie wiem, czy możesz o tym powiedzieć. Jakie było założenie szefa zespołu? Jaka miała być strata twoja jako debiutanta na kilometrze? No nie wiem, tam na początku, że dobra, nie chcę mówić. Że tak powiem, dość defensywnie, jak gdyby pomyśleliśmy o tym wszyscy, żebyśmy my jako kierowcy nie mieli żadnego napięcia. Natomiast była mowa bardziej o 4 sekundy na kilometrze do najszybszego auta klasy R5. Wyszło nam bardziej półtorej. I było nadal bezpiecznie i fajnie. To też jest bardzo dobre, bo już tutaj nawiązali Jarek i Marcin do tego. Ja w zespole nie jestem sam. Jest drugi kierowca, Marcin Słobodzian, którego naprawdę niezwykle szanuję, bo znam go przed zespołu Subaru i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry kierowca. I jesteśmy, uważam, że błogosławieństwem obydwaj dla siebie, ponieważ na bieżąco możemy się porównywać do kogoś w podobnym aucie. To, co nas najbardziej rozwija w każdym sporcie, to jest rywalizacja. I to, o czym Marcin powiedział, to jest przykre w tym sporcie, momentami jej zaczyna brakować, ponieważ nie ma wielu kierowców na podobnym poziomie w podobnych samochodach. My z Marcinem mamy praktycznie takie same auta i ja dojeżdżam OS i mam na bieżąco kontrolę i sobie widzę, o, Marcin pojechał 6 sekund szybciej, czyli po prostu dało się szybciej. O, ja pojechałem 3 sekundy szybciej, no to widzę, że w miarę jest dobrze, bo jeszcze ja się dobrze czułem za kierownicą i Marcin skontrolował, że rzeczywiście to było w miarę przyzwoite tempo i uważam, że wzajemnie się rozwijamy i to jest fajne, że właśnie jedziemy bardzo równo. No dobrze, ale poczekaj, bo Marcin Słobodzian to jest kierowca, który cały poprzedni sezon na Śląsku, bo na Śląsku, ale jeździł właśnie autem no takim, jakim jeździ w tym sezonie i rywalizuje z tobą. Ty nie jeździłeś N14 Subaru, wsiadłeś w ten samochód chyba na Elmocie, na testach pierwszy raz, tak? Tak, więc tak. Na ile wymierne jest to porównywanie się i czy nie, gdzieś z tyłu głowy nie jest tak, że jak klepiesz, brzydko może powiem, ale no, objedziesz Słobodziana o 10 sekund na odcinku, wiedząc, że on już od roku tym autem jeździ, jest wjeżdżony, to nie ma takiej satysfakcji, że jest dobrze, że będzie szybciej, jeżeli na tym etapie już jest szybciej od kierowcy, który zna auto? Uważam, że jeżeli na tym etapie
jakakolwiek myśl w środku mojej głowy by się pojawiła, że jest bardzo dobrze, że jestem jakiś tam szybki i tak dalej, to to będzie właśnie mój koniec. Jak mam być szczery. I oczywiście. Myślę, że przepraszam, źle zadałem pytanie, bo nie chodziło mi o to, czy już się cieszysz wewnętrznie, tylko bardziej mi chodziło o to, o takie realne porównanie, no bo mówisz, że to jest twój wyznacznik. Ale gość jeździ rok czasu dłużej od ciebie tym właśnie autem, czyli już powinien no, iść no, piecem, tak? Więc chodzi bardziej o to, czy ja, to nie chodzi, żeby się hełpić, żebyś się teraz, wiesz, samochwała była, tylko no tak realnie, czy dla mnie jest to dobry prorok, jeżeli siadasz w auto pierwszy rajd i porównujesz się z gościem, który zna taki samochód, jeździł takim samochodem, więc dla niego nie jest to nic nowego i robicie podobne czasy, wymieniacie się, wiesz, po ciosie, tak, na odcinku. Oczywiście, patrząc obiektywnie, patrzymy na fakty, to jest dobre, że Marcin zrobił takim autem 11 rajdów, ja 0 i jedziemy podobnym tempem, tak? Tylko że wychodzę z takiego założenia, że obydwa jesteśmy w tak początkowej fazie tej naszej drogi, że jest wiele, wiele jeszcze składowych, które dopiero w przyszłości pokażą tak naprawdę, który z nas jak szybko będzie się rozwijał. I ja podchodzę do tego tak, że ani na chwilę nie można stracić czujności i jak mam tak rozmawiać szczerze z wami. Uważam, że prędkość moja i Marcina na przykład w tym wypadku jest na bardzo podobnym poziomie. Marcin jest kierowcą, który jedzie szybko i ja mogę jechać porównywalnie, jeżeli chodzi o prędkość. A to, który z nas będzie dobry w rajdach, to już zależy od zupełnie innych rzeczy i od tego, kto jak ciężko będzie pracował, jakie warunki będzie miał do tej pracy, bo nie możemy ukrywać, że obydwoje musimy robić kilometry OS-owe, musimy mieć na nie możliwości i szukał przewagi w różnych aspektach. To znaczy, na przykład rozwijał się jako inżynier, żeby fajnie sobie przygotować auto. Miał dużą wiedzę o oponach i o ciśnieniach, tak? Potrafił mentalnie i emocjonalnie wytrzymać rywalizację. To myślę, że o takie elementy to już się rozegra. I tak samo oceniam, że poziom kierowców WRC, który jest, załóżmy, tych takich wyrównanych, top WRC, dajmy na przykład najlepszą piątkę, tam bardzo dużo dzieje się w głowach, moim zdaniem. Wszyscy potrafią jeździć samochodem, każdy potrafi cisnąć, a potem to już są pewne niuanse i tutaj w mikroskali naszej oceniam tak samo, że ja staram się szukać w różnych miejscach tego, żeby stając na odcinku, poprawnie technicznie go pokonywać, ale być jak najsilniejszy mentalnie, psychicznie, dobrze przygotowany i tak dalej, bo w tym zapatruję, że to docelowo zagwarantuje mi dobry rozwój w rajdach. I Marcin też nie do końca jest takim moim wyznacznikiem, cieszę się, że razem się rozwijamy, natomiast uważam, że obydwaj powinniśmy dążyć wyżej. Próbować tam patrzeć na przykład na stabilnych kierowców, trochę wolniej jadących w autach R5, tak? Że to powinny być osoby, do których my eneczko powinniśmy dążyć. Jeżeli myślimy jak gdyby o rajdach dalej, zawodowo. Nie znam się, ale na tyle ile się znam, to bardzo dobrze prawi kolega Marcin. Bardzo dobre podejście. Nie. Dobrze. Słuchajcie, dla kogoś, kto obserwuje rajdy z zewnątrz, tak jak ja to robię od paru lat, możecie sobie wyobrazić taką sytuację. Miko mówi, że nie było dla niego stresu, kiedy wsiadał w auto na nowych dla siebie trasach z baobabami, bo wiedział, że jest wjeżdżony po testach, że nie musi się zajmować tym, czy będą opony, czy uszkodzi auto, czy nie. Miał po prostu wsiąść i jechać tyle, ile umie, ewentualnie pojechać o 1% szybciej niż wydawało mu się, że umie. Ja miałem okazję w ciągu ostatnich 2 lat przyjrzeć się ludziom, którzy znaleźli się na bardzo głębokiej wodzie, czyli zajęli się startami w Mistrzostwach Świata, startując z kompletnie 2 różnych pułapów. Pierwszą osobą był Colin Brzeziński. Nazwijmy go objawieniem, z czym się może trochę nie zgadzam, ale tak, facet pojawił się tak naprawdę sprzed konsoli komputerowej, wsiadł w auto i zaczął wygrywać. Drugą osobą, która też się pojawiła na arenie jeszcze w zeszłym roku europejskiej, w tej chwili światowej, to jest Łukasz Pieniążek. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Odcinek, Miko tutaj mówi, że 140 km przejechane w rajdzie, to na przykład na takiej Korsyce jest 20 km mniej niż drugi dzień rajdu. Przy czym na Korsyce są to 4 odcinki.
Odcinek, który mogę powiedzieć, że no nie tyle znam na pamięć, ale naprawdę znam ten odcinek bardzo dobrze. Zjazd do Arbitreci, z Arbitreci w kierunku morza. W zeszłym roku przejechałem go, myślę, 8 razy, po 4 w każdą stronę i lubię jeździć ten odcinek. Wiem, że jest zamknięty dla mnie, mogę cywilnym autem pojechać prawie szybko. Ten odcinek w tym roku był jechany w drugą stronę, ale z Łukaszem Pieniążkiem, który w sumie tak naprawdę podobną drogę do ciebie przeszedł, bo też zaczynał od mistrzostw Śląska. Dosyć szybko trafił do poziomu mistrzostw Polski i zdecydował się na wyjazd do Europy, jeżdżąc Oplem Adamem. Zacząłem z nim rozmawiać na poziomie takim, mówię, słuchaj, dostajesz nowy samochód, bo startował Peugeotem. Dostajesz nowy samochód, dostajesz nowe możliwości, nowy odcinek, który jest dłuższy niż cokolwiek do tej pory jechałeś, bo nawet twoje starty w mistrzostwach Europy nie były w żaden sposób porównywalne. I słuchajcie, facet mi mówi rzecz, która mnie, no może nie tyle zszokowała, ale bardzo zdziwiła. Bo on powiedział, wiesz co, tak naprawdę to ja nie wiem, co ja mam pojechać. Bo zrobił zapoznanie, podyktował pilotowi do zapisania to, co widział, natomiast mówi, wiesz co, ja nie wiem, czy jeżeli będę jechał 80%, to będzie szybko, czy jak będę jechał 100%, to będzie wolno. Przejechał pierwszą pętlę, uzyskując czasy, chyba na żadnym odcinku nie był wyżej niż trzeci od końca w swojej klasie. Na następnej pętli stwierdził, że odrobinę przyspieszy i się okazało, że na następnej pętli osiągał czasy niemalże takie same jak na pierwszej, dlatego że okazało się, że startując dany odcinek po raz pierwszy, jadąc według kwitów, jedziesz to, co masz podyktowane. Nie pojedziesz tego szybciej. Na drugiej pętli zaczynają się rzeczy dziać w głowie. A, dobra, to pamiętam, to tu mi się wydaje, że coś można. Miko powiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy. W rajdzie nie ma czegoś takiego, że mi się wydaje. Mi się to są dobre jako panda na studiach, panda czwórkę i będzie dobrze. To jest sport, gdzie jak mi się wydaje, to później mi się kończy się na drzewach. W związku z czym nie można powiedzieć, że ktoś, kto porównuje się ze swoim kolegą i jest od niego szybszy i twierdzi, że już jest dobrze i będę tak jechał, że popełnia błąd, ale również też nie można powiedzieć, że ktoś, kto się porównuje z kimś wolniejszym albo szybszym i do niego dostosowuje swoją prędkość, że ma rację. Tak naprawdę każdy odcinek, każdy rajd, każdy sezon to są kompletnie różne wyzwania i śledząc właśnie czasy Miko na rajdzie Elmont, szczerze mówiąc nie zaskoczyłeś mnie niczym. Ja wiedziałem, że to jest taki rajd, gdzie jeżeli ktoś ma poukładane w głowie i nie pojedzie 102% swoich możliwości, to będzie jechał bardzo konkurencyjny rajd. Kolejne starty w Mistrzostwach Polski pokazały, że chłopaki się nakręcają wzajemnie. Ja podejrzewam, że gdyby Marcin jechał bez ciebie w zespole, jechałby, nie wiem, pół sekundy wolniej na kilometrze, bo nie miałby po co jechać. I rzecz, która się dzieje w tym roku w Mistrzostwach Świata. Okazało się, że facet, który dominował ostatnie 4 sezony, czyli Seppo Żyje, 4-krotny mistrz świata, w momencie, kiedy zabrali mu najszybszą zabawkę w stawce, zaczyna popełniać tak idiotyczne błędy, że... A propos błędów, tak. Facet zaczyna popełniać tak idiotyczne błędy, że na 4-krotnego mistrza świata to jest wręcz niebywałe, że można aż tak bardzo się spalać w głowie. Ale tak właśnie ten sport działa, że dostaje się coś, co na papierze jest porównywalne z konkurencją. Dostaje się możliwość przejechania 2 razy odcinka specjalnego, żeby się z nim zapoznać i go opisać. I nagle jeden facet jest od ciebie szybszy. No to co? No możesz się przełamać? No dobra, przełamie się, co dalej? I dochodzimy do takich absurdów, jak na przykład w tym roku było na rajdzie Polski, że gość, który na 3 pomiarach czasu był najszybszy, Hayden Paddon, facet osiągnął najwyższą prędkość w punkcie pomiarowym. Nie był w stanie wygrać przez 2 dni odcinka. No,
I to są właśnie takie niuanse, takie pierdółki, które poskładane w całość powodują, że albo jest się kierowcą, który błyśnie, albo jest się kierowcą, który cały czas utrzymuje jakiś poziom.